Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Emocje są czymś, emocje również negatywne, takie właśnie jak smutek, jakaś melancholia, są czymś naturalnym i my powinniśmy je przeżywać, jeśli coś konkretnego je spowodowało. I też właśnie w swojej książce Przewodniku po emocjach opisuję kilka tych emocji związanych ze smutkiem, kojarzonych ze smutkiem, też na takim bardziej szczegółowym poziomie. I na przykład jeśli odczuwamy żałobę po odejściu kogoś, czy w ogóle po nie tyle po śmierci, co po no jakiejś rozłące, czy może zerwaniu, czy utracie przyjaciela, to jest to bardzo kluczowe, żeby przeżywać te emocje i dać sobie czas, żeby też zrozumieć, że to jest naturalny proces, no bo jeśli tego nie zrobimy, to jest większa szansa, że utkniemy w jakimś takim dołku na dłużej i to też wynika z badań. Natomiast wydaje mi się, że to dużo zależy od naszej interpretacji tego w ogóle, co się dzieje, jakie emocje przeżywamy, bo jeśli wytłumaczymy sobie to tak, że no jest szaro za oknem, chciałabym być w jakimś cieplejszym miejscu, więc jestem teraz smutna i tkwię w tym smutku przez kilka miesięcy, to trochę jest też nasz wybór, jak my to interpretujemy i wydaje mi się, że wtedy trochę na swoją niekorzyść sami gramy. I co ciekawe, jest od kilku lat już bardzo dużo tych książek na temat właśnie tych skandynawskich sposobów na tą jesienną handrę typu hygge czy jakieś inne, bo też była jakaś fińska filozofia szczęścia. I trochę jakby było takiego śmiechu z tych książek, z tych właśnie takich zawłaszczeń kulturowych. Natomiast wydaje mi się, że jest tym jedna duża wartość, że właśnie nawet tą brzydką aurę można tak sobie reinterpretować, żeby czerpać z tego jakąś przyjemność. I jasne, to nie jest dla każdego. Nie każdy lubi otulać się kocykiem i pić ciepłą herbatę, ale jest to według mnie jakaś forma reinterpretacji poznawczej, czyli też czegoś, co wykorzystujemy w terapii poznawczo-behawioralnej jako właśnie takie przeformułowanie i wzięcie nawet czegoś złego, przetłumaczenie czegoś gorszego na lepsze, czy w ogóle jakieś poszerzenie perspektywy i spojrzenie na jakoś bardziej obiektywnie, racjonalnie na tą sytuację. No bo jeśli mam wybór albo pozostać w tej melancholii przez pół roku, bo tak naprawdę to jest okres, w którym jest jakaś szaruga, nie ma liści na drzewach i wszystko wydaje się bardziej szare i mniej przekonywujące, albo tak sobie to wytłumaczyć, że mogę wziąć jakąś korzyść z tego, mogę, nie wiem, ubierać się w super ciepłe, ładne swetry i mogę spotykać się ze znajomymi przy jakichś ciepłych naparach, no to jakoś to dodaje mi otuchy i wydaje się to rozsądniejszym podejściem, więc to naprawdę jest ogromna rola w tym, jak my to interpretujemy indywidualnie. Nowa myśl na dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.